Aleksy Fiodorowicz. Piszę do pana w tajemnicy przed wszystkimi i przed mamą. I wiem, że to brzydko, ale nie mogę dłużej żyć. Jeśli nie powiem panu tego, co zrodziło się w moim sercu. Ale o tym nikt oprócz nas dwojga nie może się do czasu dowiedzieć. Ale jakże ja panu powiem to, co chcę panu powiedzieć? Papier, jak powiadają, nie rumieni się. Znaczy, zapewniam pana, że to nieprawda i że się rumieni równie dobrze jak ja. Drogi Alosza, kocham pana, kocham od dzieciństwa, od pobytu w Moskwie, kiedy był pan zupełnie nie taki jak teraz. I kocham na całe życie. Wybrałam pana w swoim sercu, aby się z panem złączyć i w starości pospołu życia dokonać. Oczywiście pod warunkiem, że pan opuści monaster. A co się tyczy naszych lat, to poczekamy, ile tam prawo wymaga. Do tego czasu na pewno wyzdrowieję. Będę chodziła i tańczyła w własnych siłach. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Widzi pan, jak ja to wszystko myśliła. Jednego tylko nie mogę sobie wyobrazić. Co pan pomyśli o mnie, kiedy pan to przeczyta? Śmieje się wciąż i dokazuje. Rozgniewałam pana poprzednio, lecz zapewniam, że jeszcze przed chwilą, zanim wzięłam pióro do ręki, modliłam się do Matki Boskiej. I jeszcze teraz się modlę i jestem blisko płaczu.